Witam Was, moi drodzy, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Core Keeper. Moi kochani, grałem pomiędzy odcinkami trochę. Jak widzicie, już skrzynka stoi czerwona. Kluczyk mam oczywiście już pod szósteczką. Między odcinkami zrobiłem sobie farmę, gdzie położyłem sobie koziołka i oddzieliłem też krówkę. Jedzenie, chyba wszystko zjedli. Wszystko zjedli, o kurcze. Dawałem im grzyby, będę musiał zrobić farmę grzybów. No dobrze, wiem do czego jest, skąd jest to jajo. Co to jest za jajo? Jest to jajo bossa ptaka, przywoływaczkę. To trzeba położyć po prostu w miejsce przywołania. No, tyle, że jeszcze nie znalazłem takiego miejsca. Ale za to zrobiłem inne rzeczy. Słuchajcie, zrobiłem, jak widzicie, mam pod zerem wagonik. Zrobiłem sobie tory, które ciągną się, już wam pokazuję, od miejsca, gdzie był Malugas, aż do biomu dżunglowego, jak go tak nazywam. Teraz słuchajcie, no udało mi się, spokojnie. Jak widzicie, są tutaj śmierci. Co się stało? Czy ja znowu Glurcza zwabiłem, przywołałem i on mnie pokonał? Nie. Przywołałem King Slime'a i wyobraźcie sobie, że za cholernie mogę go pokonać teraz. Zabija mnie ciągle, więc nie wiem, co, jak ja wtedy to, jak mi się wtedy udało, to bo najprawdopodobniej to nie był duży fuks. Nie mam pojęcia, ale no zginąłem wiele razy, tam próbowałem odzyskać swoje rzeczy. On tam cały czas istnieje, cały czas sobie tam skacze, tam nie wiem, mogę spróbować. Mam inny, jak widzicie, mam inne widzianko. Mercenary. Także nie wiem, czy to da, to mi pewnie troszeczkę da więcej życia, może movement speed, jakiś damage, no i zobaczymy. Jak już używane, jak widzicie, tutaj mercenary tank top muszę podleczyć. Co jeszcze, moi kochani, co jeszcze się wydarzyło? No i znalazłem nowy biom, który może dzisiaj zwiedzimy, a może się, jeżeli się uda, bo tutaj szedłem i mam taki biom jakby, który nie mogę przebić się przez ścianę. Nie wiem, czy ja potrzebuję oktarynę, czy co, bo próbowałem, ale nie idzie. To jest taki trochę szarawy ten biom. Tam jakieś takie. Mam wrażenie, że to jest jakiś grzybiczny biom, nie wiem. Ale zobaczymy, wejdziemy tam może, albo pójdziemy, co to jest. Co to jest? To jest miejsce bossa? Nie. Czy ja coś takiego znalazłem? Co to znalazłem? Nie, coś zaznaczyłem. Czekajcie. Klejnot jakiś? Zaznaczyłem też miejsce. Ja nie pamiętam, żebym to zaznaczał. Co to jest? Klejnot? Coś do zebrania? Ja to pominąłem? Pójdziemy dzisiaj tam. Zobaczymy, bo kompletnie zapomniałem o tym. Czy ja to na odcinku zaznaczałem, czy pomiędzy odcinkami? Nie mam pojęcia, ale klejnot to znaczy, że coś. A to jest. Ja wiem, już wiem. Ja to byłem, wróciłem tam przecież. To jest miejsce, gdzie zbieraliśmy dużą ilość. To już mogę odznaczyć w takim razie chyba. Jak to usunąć? Czy tym się usuwa? Will place the markers? All place it? No. Jak mogę ten usunąć? Nie mam pojęcia, jak się usuwa markerów. Może wy wiecie, jak się usuwa znaczniki? Prawym, lewym. Jak robię środkowym, to mi waypoint daje znowu, żebym. Nie wiem, dobra, nieważne. Zostawmy to. Idziemy dalej. Jak widzicie, mam nowy ten. Moja szkarłatna zbroja jest zepsuta, bo King Slime ją zepsuł strasznie. Tu mam jeszcze Corrupt Warden Mask i Corrupt Warden w ogóle set. To jest dobre na przywoływanie minionów, ale ja na razie mam tylko te baty, one są kiepskie. No ale mamy coś takiego. Mam w ogóle jakiś Pufungi Seed, który rośnie na moldzie. Nie wiem, co to jest na mold. Dobra. Co jeszcze? No chyba więcej nic nowego się nie wydarzyło. Jakieś Ranger Pants. No i nic więcej chyba. Tego Hunter Clock kilka miałem. Dobra, otwórzmy tą skrzynkę. Udało mi się pierwszy raz zdobyć skrzynkę. Więc ją otwórzmy. Co ona ma w środku? Corrupt Warder Tunic. No dobra. Rare Candy na 500. Dobra. Pierdolę.
No ten Warden, ale ja już to zbieram od dawna, więc... Więc nie wiem, czy ja to chcę, tak naprawdę. Scarlet Chest. Mogę ją sobie ładnie tu położyć. Na razie jest pusta, ale niech sobie stoi. Dobra, trzeba zbierać jedzenie, bo moje zwierzaki chcą jeść, więc no weź rolek, odejdź stąd, tak? No rolek. Zabiłem rolka, nie? Świetnie. Skończą się tarczki. Wybacz, rolek, zginąłeś. No, nie chciałeś zejść, no co ja mogę za to? Nic nie mogę zrobić teraz. Dobra. I przełóżmy rzeczy jedzenia. O, ale mam mięso z rolka. To się przyda. Tu mam jakieś jedzenie. Spoko. Mięso z rolka. Plus co jeszcze? Z czym połączymy mięso z rolka? To musi być z, nie wiem, z sosem grzybowym. Mięso. Rolek w sosie grzybowym będzie. Dobra. Rolek w sosie grzybowym. Niech się robi. Warden. Warden to ja z chest. Czy tam. To ja sobie zrepsuję. Mam za to 9 szkarłatów. Chociaż szkarłaty mi się tutaj też robią. Spora ilość. Więc zaraz sobie wszystko jeszcze raz pozwiedzamy, moi kochani, bo ja wam pokażę, co się zmieniło, co się, jak wyglądają moje tory, jeżeli oczywiście was to interesuje, no na pewno interesuje. Jak żeby inaczej, prawda? To odłożymy, bo odkładam wszystkie pierdoły. To potrzebuję. To nie wiem, co z tym zrobić, tak naprawdę. Będę musiał to zasiać jakoś, ale jeszcze nie wiem jak. I gdzie? Dlaczego i z czym? I to odłożymy. Spoko. W ogóle tych piosenek z Terrarii to normalnie multum. Co chwilę się robi. Jedzenie z rolka. Świetnie. Wiecie, z tego, z dżungli, co chwilę. Co chwilę jedzenie, ta muzyka z Terrarii. Już chyba już po prostu je musiałem sprzedać. Nie wiem, czy je sprzedałem, czy ja zeskrapowałem je, czy co ja z nimi zrobiłem. Tak, nie mam. Wywaliłem je. Albo sprzedałem, albo zeskrapowałem. Nie pamiętam, co z nimi zrobiłem. Jeszcze jeden mam kluczyk, ale okej. No nie wiem, czy z tym King Slime próbować jeszcze raz, bo on spowalnia mnie strasznie. Ja mam za słabą broń. A może kupię sobie bazukę. Ile to jest? Larva Meat 15 i Tinbar. Może bazukę trzeba by było. Z daleka, bo ten, powiem tak, to co chwilę mi zabraknie many na jak z nim walczę. Zrobiłem sobie kuszę z szkarłatną, ale też jest za słaba na niego, mam wrażenie. Może jakbym sobie grabzukę zrobił, ale larwa mita nie będę miał tyle, prawda? Nie mam tylko 6, a ja potrzebuję o wiele więcej larwy mit. Dobra, no i trzeba jeszcze Hive Mother znaleźć, właśnie, przywoływaczka. Sprawdźmy jeszcze, moi kochani, tutaj. Hive Mother Scanner. Też bym chciał to zrobić. I, bo chcę zrobić też skaner na tego Gianta Azeosa, ale nie mam piór, mam. Potrzebuję 10. A mam chyba 5 tylko. Pamiętam, gdzie się położyłem te pióra, tylko nie wiem, gdzie one są teraz. Będą w tej skrzynce chyba. 7 mam, no to jeszcze niedużo, to jeszcze 3 pióra i będzie. I będzie git. I będzie git. Zróbmy sobie przywoływaczkę na Hive Mother. Dowiemy się, gdzie ona jest. Ja podejrzewam, gdzie ona może być. Było 5 czy 10? Już nie pamiętam. Okej. Okay. Ja wam powiem sam, gdzie ona jest, ale ona będzie gdzieś w tych rejonach. Pamiętam, jak chodziłem, to widziałem takie. No, dużo, dużo tych larw. A może nie? Tu jest. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Spoko, niech jest. Grabzukę chciałem kupić jeszcze. A nie, to najpierw kupimy jeszcze. Jakbyśmy chcieli pojeździć. Grabzuka było ile? A nie, bo larwamita nie mam. Dobra, no to na innym razem larwamit. Spoko, moi drodzy. Po
może. Kurczę, zastanawiam się. A dobra, nie mogę grabzuki zrobić, kurczę. No na razie będziemy biegać z Maną, no trudno. Pójdziemy w tamto miejsce, które wam pokazywałem. Zobaczymy, czy może coś ciekawego tam znajdziemy. Mam jedzenie, mam cukierek dla wilka, czy dla królika, bo pisaliście o tym króliku do mnie. Ja go troszeczkę z nim walczyłem z Glurczem raz, kilka razy ze Slime'em. I on ma już jakiś poziom, czwarty. Jakbym mu dał, to będzie 500. To będzie miał ile? Kolejny poziom. No będzie miał piąty poziom. Ale piszecie też to, że to nie zawsze on, wszystkie dają tak samo, mają to samo. No dobra, te zwierzaczki. A jak wygląda mój wilk? Jak dam mu 500, to za dużo nie da nic. Ale... Kurczę, ja i tak kocham mojego wilka. Mój wilk to mój wilk. Chodź, wilku, dostaniesz cukierka. Proszę cię bardzo. Jak z poziomem? No pięknie. I baw się, wilku mój kochany. Dobra. Koniec tego dobrego. Lecimy w takim razie. A ile to jest jedzenia? W32 damage, 10 minut. Pięknie. To można też za chwilę zjeść i to jest dobrze. Słuchajcie, ten Scarlet Handrill, drugi znalazłem, drugi wyłowiłem z rzeki, czy tam z wody jakiejś. Tamten poprzedni skrapowałem chyba. A, chciałem sobie naprawić. Chciałem naprawić swoją różdżkę. Bo ta różdżka nawet dobrze mi działa. Okej. Okay. Czy mogę ją sobie ulepszyć? Ekstra. I tyle. No i brawo. Oddajemy skrapy i lecimy do dżungli. Pokażę wam, jak ona tam wygląda, tamten biom. No mógłbym spróbować jeszcze powalczyć z bossem, z King Slime'em, ale obawiam się, że to będzie krótka piłka, bo on co chwilę mnie zabija. Dlatego też lecimy. Wagonik. Piątka. Postaw, ekstra, cyk i jedziemy. Teraz wam pokażę, co jeszcze ciekawego zrobiłem. No. O, zobaczcie. Zbieram sobie... Jak widzicie, o jezu, metal, tutaj podłączyłem generator do drilla i go sobie tam ten metal zbieram. Nie wiem, czy ja to robiłem na odcinku, czy po odcinku jakoś, czy już pokazywałem, pewnie nie, ale jeżeli tak, to przepraszam, że jeszcze raz pokazuję. Tak samo tutaj zrobiłem, żeby szkarłat zbierać. Także jest cudownie. A teraz w takim razie idźmy prosto do tego biomu. Może bym tak szedł prosto w dół drillem. Nie wiem, czy tak się da. Raczej nie. No właśnie. Okej. Okay. O, i tutaj nie mogę czegoś tego przejść w jakiś sposób. O, tutaj mi coś znowu dziabnęło. Te roślinki wkurzają mnie strasznie. A jak tutaj wejść w to miejsce? Też próbowałem podejść do tego i nie można wejść. Chyba że, czekajcie, może co? Może się uda wejść tu jakoś. A, już nie mogę. No właśnie. Nie ma przejścia. O, jest wejście. Znaleźliśmy. Słuchajcie, znaleźliśmy wejście tu. Nie, to nie jest wejście. Tak.
Ej, możemy tutaj się udać. Ja wiem, że miałem co innego robić dzisiaj. Ale tak można spróbować? Nie. Bo to może się okazać, bo to jest właśnie do bossa wejście. Tak jak było z Malugazem, nie? Co to jest za kość? O, ja muszę sobie rozświetlać. Okej. Zróbmy więcej pochodni. Kurczę, ja wiem, miałoby co innego, ale do tamtego biomu też nie mogłem się dostać, więc trzeba było też znaleźć wejście. Na razie tutaj nie ma żadnych przeciwników, więc... Jak nie ma przeciwników, to dobrze. A, zrobiłem kółeczko. Oczywiście mogłem iść tędy, ale dobra, dobra, jest dobrze. Jest przejście też, też. I tu jest przejście. Jest przejście. To można rozwalić. I zebrać coś. A, i tutaj już nie ma dalej drogi. Fajny labirynt. Tu można coś wejść jeszcze. Okej. Bo tutaj nie ma sensu iść chyba, chociaż można iść. Można. To jeszcze rozwalić można. Dobrze, dobrze. Labirynt w dżungli. No dobra. Może tak nawet odcinek nazwę. Okej, tutaj już byłem. I tutaj też byłem. No i tutaj też byłem. Dobra, dobra, dobra. To teraz idziemy tędy. Mogę to rozwalić jeszcze. Jestem bliżej. Tu jest jakaś skrzynia. W ogóle podoba mi się to, że nie ma tutaj żadnych wrogów. Woda. Mógłbym tu rybę połowić. Może przy okazji połowię ryby jeszcze. Bo są... bąbelki. To od razu połowie, dopóki bąbelki są. Już nie ma? Już nie ma. Idziemy dalej. Można tędy wejść. Ale też można to rozwalić. Ja mogę to tędy wejść. Będzie łatwiej. Okej. No świetnie. Skrzynka w dżungli. Taki eksplor dzisiaj, nie? Taki eksplor dzisiaj. To już było. Wszystko stare rzeczy, które już miałem. No dobra. Biorę. No oczywiście, że wezmę. Przecież nie zostawię tego. Ale kurczę, szkoda. Myślałem, że będzie lepiej. Myślałem, że będzie coś lepiej. No ale dobra. Szósteczka. Miam, zjedzmy sobie. Skrzynkę biorę? Pójdę ąść. Piedestał nie chce mi się. No dobra, no to teraz trzeba stąd wyjść jak najszybciej. Tutaj patrzcie, opuściłem jedną rzecz. No ale czy ja chcę się za to zabierać?
Pewnie już nie. Właściwie już bym mógł to rozwalić. O. O, jest wejście i... No, dzień dobry. Cholera. Dziabnął mnie skubaniec. Dobra. Stąd proszę spadać mi. Jak zginę, to chcę mieć moje najprzydatniejsze rzeczy ze sobą. No, może mleko sobie wypiję. Dlaczego by nie? To tu. Reszta mi tak średnio jest potrzebna. Poza oczywiście takimi ważnymi innymi rzeczami. No dobra. Zrobiliśmy to, to teraz idziemy dalej. Idziemy dalej w dół. Czekajcie, gdzie to ja miałem iść? Aha, w dół, dobra. To chodźmy w dół. Czemu ja to używam, nie mam pojęcia. Czemu ja strzelam? Tędy trzeba przejść. Tędy trzeba przejść. A, i pisaliście mi. Ja to zignorowałem, przepraszam. Teraz mi się przypomniało, że trzeba podłogi zbierać, tak jak mówiliście. Te na przykład, jak będę zbierał, to się szlajmy nie będą spawnować. Więc jak będę zbierał takie inne podłogi, gdzie są ci strzelający, czy ogrodnicy, to się tamci nie będą spawnować, więc warto to robić. Szukamy też piór niebieskich. Tutaj widzicie, chodziłem. Zerkajcie na piórka i dajcie mi znać. Też będę starał się zerkać. O, widziałem jednego ogrodnika. No i po. Świetnie. Ta roślinka zaraz mnie chwyci, ona mnie wkurza strasznie. O, i te właśnie. Właśnie, widzieliście? To jest spawner tych gnojków. Trzeba było go zbierać, a nie mogę go zebrać, bo pochodnia stoi. No właśnie. To są spawnery. O, widzicie te. I to można zbierać. I wtedy one się nie będą spawnować tutaj. Właśnie te podłogi. Dobrze, ale to nie o to chodzi. O! Dobra, udało się. Uf. Okej, okay, i teraz tak. Gdzieś ja miałem iść jeszcze na dół, poczekajcie. Jestem bardzo blisko tego biomu, o którym mówiłem wam. Ale nie widzę go jeszcze. Pewnie trzeba iść tędy. Tutaj mamy kolejną rudę. Moje życie jest... No. To trzeba rozwalić. Słuchajcie, czy to jedzenie nie daje mi życia? Uuu, ono mi nie daje życia. Niedobrze. Niedobrze. O rany, nie mam nic na życie. Bardzo niedobrze. Dlatego za chwilę będziemy wracać do domu. Uff. Pamiętam, że tutaj chodziłem. Dobra, już nie będę zbierał tej podłogi, bo to po prostu... O właśnie, zobaczcie, coś takiego. Biom. Tu jakoś okry należy, bo tu chodziłem już. Ja nie mogę znaleźć wejścia do niego. Czekajcie, wezmę sobie... Gdzie są te? Tutaj są te bloki. Dobra. Spróbujemy się tutaj jakoś przecisnąć chociaż, albo znaleźć wejście. Bo tego nie mogę rozwalić. Uuu, jacie, zobaczcie, co tu jest. O kurczę. Co to jest? O, mogę tu wejść. Tędy. Ale to wszystko wyleci na mnie prosto, od razu mnie zabije. Prawda?
Jak teraz to rozwalę, ten blok, to to wszystko na mnie, to jest wejście. To wszystko na mnie wypadnie. O rany. Na razie tego nie zrobię, bo... No to będzie po mnie za chwilę, jak to tylko wejdzie na mnie, zobaczcie. To jest multum tego. Multum. Wow. Dobra. Tutaj sobie... Oj, oj. O, dobra, uff. Myślałem, że coś mi się dzieje, a to mój cudowny przyjaciel, wilk, bije. O, coś wypadło. Old Spore... Old Spore Mask, valuable, ok. Czyli coś cennego. Dobra. Tutaj też możemy się przebić. Okej. Aj, dziobnęli mnie. Holender. O! Ups. Nie zauważyłem skubańca. Okej. Nic, muszę wracać, bo zginę. Trochę szkoda mi. Bo tyle rzeczy tu fajnych jest. Szkoda mi naprawdę wracać do domu. Chciałbym coś znaleźć fajnego jeszcze. Ale widzicie, już tutaj patrzą oczy na mnie. No właśnie. Dobra, w zero. I ruszamy. Czas wrócić, aby się uleczyć. I słuchajcie, no. Pięknie mieliśmy wyprawę, która była cudowna. Zobaczcie, ile pierdół mamy. Ja tego nie będę teraz skipował, żeby to... Ja chcę wam pokazać Corrupted Warden Tunic na przykład. Ile to kosztuje, jakbym chciał sprzedać? A ile dostaję sprzętu za to też? To 201, zobaczcie, czyli kasa. Niezła. To 16. To mogę zeskrapować. Ale jak to zeskrapuję też, to mam mnóstwo skrapów i mnóstwo barów, nie? To 20, ale już mam takie coś. No dobra. No to posprzedawajmy parę rzeczy, których nie chcemy. No to mam. To mogę sprzedać. Co jeszcze? Okaryny mam. To mogę sprzedać. One nie są drogie. A ich chyba nie można skrapować. Chociaż nie wiem. Ale skrapujmy jedną. One nie są... One no, trzy tylko kosztują, więc zobaczymy, co jest ze skrap. Czy da się zeskrapować je. Co to jest? Lidia. No to nie chcę tego. To mam tych jajek pełno, ale dobra, już nie chcę. Ja nic więcej nie mogę zeskrapować. Tak, o, mam jedzenie. A to nie daje mi życia. Kurczę, ja nie mam nic na sprzedaż w takim razie, jeżeli... A to mam tylko spor mask za 100. Dobra. Czy ja chcę... Nie wiem, to aż 200 kosztuje. Dobra. Zobaczmy, czy mogę zeskrapować. Okarynę. Nie, nie mogę. Czyli tylko to jest tylko na sprzedaż. To mogę. I to mi da... Nie wiem, czy coś opłaca się, ale zobaczmy. 9 Scarlet Barów szkarłatnych i 40 chyba parców. No spoko. To mogę też zeskrapować. Coś jeszcze. Teraz resztę trzeba sobie poukładać w ekwipunku. Te okaryny sprzedać. Skelpy wywalić, bo po co mi to? Buszę wywalić, bo tego w ogóle nie potrzebujemy. Te mos... Dobra, niech jest. Możemy sobie zrobić później, jak będziemy kiedyś chcieli miejsce na do farmienia wrogów. Dirty? No, mogę wziąć. Dobra, poukładam, posprzedaję. Widzimy się za momencik. Moi drodzy, tak patrzę, jak do tej matki dojść i Hive Mother jest tutaj. Ja nie wiem, jak, nie wiem, czego się za bardzo spodziewać. Czy ja jestem odpowiednio przygotowany, czy ja mam odpowiednią
zbroję, siłę, nie mam pojęcia. Mam jakieś jedzonka przygotowane, które mi dają armor na przykład na 10 minut. Ja już nawet zjadłem to. Mam tutaj coś na healing. No zobaczymy. Mana Everest, no, lepszą manę. Zjem sobie każde jedzonko przed matką Roju i no i zobaczymy, czy mi się uda. Także ja teraz zacznę się dokopywać. Pójdę kopać w tą stronę. I moi kochani, jak będę blisko matki, to się widzimy. Moi drodzy, już coś zauważyłem. To trochę szybko. Do tej matki jeszcze mam spory kawałek. A już jest, zobaczcie, pełno. Kurczę, ach, moja ta larwa. Będziemy mieli larwa mita. Bardzo dużo tego. Czy już moja mana się skończyła prawie, że? Bardzo wolno ta mana rośnie. Wow. Ile tych robali? O rany, ja tego nie przejdę. Tak szybko. O, wow. Szybko jestem z many wycykany. Wow. Co to jest? To jakiś kwas. O kurde. Jeżeli tak wygląda sprawa z matką Roju, to ja się obawiam, że ja zginę. Ja tego nawet przejść nie mogę, żeby do niej dojść. Dobra. Dobra, uciekłem. Kopiemy dalej. O! Hive block. O kurczę. O-o. Teraz mi się zepsuje moja... Czy ja to mogę kopać tym? Powinienem chyba. Naprawić sobie swoje wiertło. Ale bo widzę, że tutaj już kiepsko będzie. Słuchajcie, muszę sobie postawić jakieś te. Jak się ruszają te ściany. Ale to jak szybko moje wiertło się rozwala przy tych ścianach. O kurka. To czekaj, postaw, dobra. I kopiemy dalej. Na razie tylko chcę dojść do tej matki. Nie wiem, czy będę ją się z nią... O kurga, to jest tutaj. To będzie tutaj. Uuu, mamy ją. Teraz jak uderzę, to uderzę w matkę, nie? Dobra, zjedzmy sobie co trzeba. I się przygotujmy do bitwy. Więc tak, ciebie zjem. Szóstka, miam. Ciebie zjem. Miam. Ciebie zjem. Miam. Czy ja mam coś, co mogę stracić? Jak stracę, to stracę. Larwa mity może sobie zabiorę. Bo jak zginę, to tylko to stracę. Uff. Dobra. Zróbmy to. O rany.
O rany. Matka roku, jak to inni mówią, zabita. Ivebone Helm. Okej. Dobra. Mięsa dużo, świetnie. Reszta to są pierdoły, których średnio potrzebuję. A to to jest? Larva Helm. Dwa razy. Okej. I to jest Ivebone Helm. Ej, to jest spoko, to jest dobre. Max Helm. Ej, to bym mógł spróbować pokonać tego. Jak on się tam nazywa? O Jezusie. King Slime'a teraz, mając ten hełm. Może na koniec to zrobimy, ale ja się muszę wypakować. Bo ja się boję, że King Slime jednak... Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem ostatnio. Że mi się udało go pokonać, moi drodzy. Ale się udało. Dobra, wypakuję się, przygotuję jedzonko i ruszamy jeszcze na King Slime'a. Moi drodzy, jestem gotowy. Mam rzeczy do potki, które muszę sobie zjeść, zażyć i jedzenie przed walką. I co? I ruszamy. Brałem sobie tą koronę, która daje Thorns 12. Bo on będzie na mnie naskakiwał, więc jak będzie na mnie naskakiwał, tak będzie też dostawał obrażenia. I ruszamy rozwalić King Slime'a, który mnie tam wkurza cały czas. Dobra, ja sobie łotkę jedną, drugą, to i lecimy. Już jestem out of mana, nie? Ja nie wiem, jak ja wtedy nie mogłem go rozwalić. Teraz mi się udało. Ale może dlatego, że potki wtedy nie brałem. Teraz wziąłem sobie potki. Szybko, szybko o, skrzynkę mi rozwalili. Tutaj moje rzeczy muszę zebrać. Które... Śmietniki moje. Moje... Wszystkie... O, potki jakieś. Moje groby. Także, słuchajcie, udało się. King Slime zabity. Matka Roju zabita. Jesteśmy normalnie mistrzami. Brawo. Możemy spokojnie wracać do domu. Zadanie zaliczone. Trochę mnie wkurzało, że obok mojej bazy cały czas King Slime się tam panoszy. Ale jest spoko. Figurka King Slime'a, świetnie. Witch Doctor to do wywalenia. Koronę już mamy. Czyli pierdoły, mamy dwie korony. Rarię, muzykę. To wszystko. Jajo, to wszystko mieliśmy. O, odzyskałem moją tarczę, którą gdzieś tam wypadła mi kiedyś. Ej, to są pierdoły, których już nie potrzebuję. Wow, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam i czekam na wasze komentarze, abyście mi powiedzieli, doradzili, jak
dostać się, znaczy ja wiem jak się dostać, czy jestem w stanie wejść do tego grzybowego, bo czy tam nie wiem, czy to, a może to jest pajęczyna jakaś? Nie, to są grzyby, mam wrażenie, jakieś dziwne. No nie wiem, do tamtego biomu i czy jestem w stanie, czy jest ok, czy dam radę, czy nie dam rady. I słuchajcie, no będę pomiędzy odcinkami starał się znaleźć więcej piór, abyśmy mogli przywołać Tytana. Znaczy nie, przepraszam, skaner. Wtedy ruszyć skaner na Tytana. I będziemy wiedzieć, gdzie on jest. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.